Siema, siema widzów, witam cię bardzo serdecznie w ten przepiękny odcinek, jak zawsze. Nie, jednak nie jak zawsze, bo ja chcę 16 696 lajków pod tym filmem i wtedy będzie nowy odcinek, jakby normalny, o 17.15. Oczywiście, jeżeli dobijecie, do 17, bo jak nie dobijecie, to będzie lipa i nie będzie odcinka. Generalnie z wami chciałem dzisiaj pogadać o Fame'a, bo jak wiecie, zakończyło się super fajnie, tylko parę rzeczy mi się nie podoba i o tym właśnie dzisiaj pogadamy. Wam chciałem powiedzieć w ogóle, że ja gildię chcę założyć. Będzie nazywała się Zebo i jest gildia, do której wy możecie dołączać. Potrzebuję kogoś, kto mi będzie zarządzał tą gildią, bo ja nie potrafię totalnie, ja się nie zamieniam czasu, więc jakbyście mogli, zapraszam was do gildii Zebo, hashtag 3713. Ale dobra, wróćmy do Fame'a, bo generalnie Fame'a mi się mega podobało. Tak na początku był super, bo były walki, które serio było takie, wiecie, że ktoś siebie nie lubił. Teraz jest tak, że to wszystko jest pod hajs zrobione. Sama Marta Linkiewicz, aczkolwiek Marta Linkiewicz jeszcze mi się podoba Fame'a. Wiecie dlaczego? Dlatego, że jeszcze z nikim nie przegrała, a w momencie, gdy ona przegra, to wtedy już jakby nie będzie pasować do Fame'a. Marta Linkiewicz niech zostaje, super fajnie. A na przykład taki Wojtek Gola, po co on w ogóle się bije? W sensie, nie rozumiałem totalnie sensu tej walki. Wydaje mi się, że Fame'a powinno być bardziej takie, że wiecie, ludzie serio mają spiny pomiędzy sobą lub ludzie są totalnie z innych rzeczy. Na przykład ja bym zawalczył z TikTokerem, albo nie wiem, kurde, to wiecie, o co mi chodzi. Ktoś, kto serio może się nie lubić. A takie sztuczne walki, gdzie ludzie na przykład już się pogodzili, na przykład Ferrari i Polak już się pogodzili, a oni dalej walczyli. Więc to dla mnie jest takie mech, żebym powiedział. Tym bardziej, że obydwie ich walki są takie, wiecie, tak nie do końca wiadomo, kto wygrał, więc bez sensu totalnie, aczkolwiek wydaje mi się, że Ferrari jednak wygrał pomimo wszystkiego, aczkolwiek, no, sfaulował debil, więc więc na papierze nie wygrał, tak to ładnie ujmę. Ja bym chciał zobaczyć, ja już wam mówię, na przykład walkę Isamu versus Fubu, albo Kamerzysta versus Elpro, albo kuźwa Kruszwil versus, no, ktoś, kto go serio nie lubi, albo o Kamerzysta versus Nitro, to bym obejrzał, albo Kamerzysta versus ja, to bym też obejrzał. No wiecie, takie walki, które nie są aż tak do końca sztuczne. Tym bardziej mi się to nie podoba, że okej, jak już są sztuczne te walki i zrobione czysto pod hajs, to niech przynajmniej to nie będzie aż tak widoczne, bo jak ludzie perfidnie na konferencjach mówią, a ja się nie będę wysilał, tylko tutaj poszedłem pod hajs, to jest do dupy. Powinno być coś w umowie, gdzie serio jakby oni, żeby to napędzali, nawet sztucznie, jak już są, niech już serio jakieś dymy robią na tych konferencjach. Nic się ciekawego nie działo na konferencjach, naprawdę, no kurde. Fajne jest to, że jednak Bombel i tam inne osoby wymyślili coś poza YouTube'em. Tak samo jak teraz na przykład Freeze tym wujkiem Łukim, wymyślają to osiedle całe, to jest coś poza YouTube'em, coś wielkiego, jakby jako osoba, która się otacza w tym środowisku w pewnym sensie, jestem dumny z tego, że takie wielkie Fame'a powstało w rękach YouTubera w pewnym sensie. To jest fajne, bardzo to jest fajne, ale kurde, niech przynajmniej idą w dobrą stronę z tym, a nie taką złą, żebym tak powiedział, czyli pod po prostu zarabianie i tyle. Bo dla mnie to naprawdę jest żałosne, jak widzę te konferencje, gdzie jest totalnie zero emocji jakichkolwiek. No kuźwa, oni walczą, mają wyrąbane, no wszystko się zweryfikuje w oktagonie i tyle, i dosłownie tyle. No, no jaka jest tu walka, jakie tu jest takie zawzięcie, przynajmniej jak w kurde Anglii, na przykład taki KSI walczy z Logan Paulem, czy coś tego typu, to widać u nich, że oni jakoś mega się nie lubią, ale jednak i tak budują tą atmosferę, że się nie lubią i to jest fajne, a tutaj to jest takie pod hajs tylko, średnie, nie podoba mi się to. Mam nadzieję, że to będzie zmienione, ale jedna rzecz, która bardzo mi się podobała w tych walkach na Fame'a teraz, to jest to, że GBS ich sponsorował, no to jest piękne akurat. Na przykład widzieliście Ferrariego, ile on miał tam energii podczas tych walk, no to on na pewno pił GBS-a przed walką, na 100%, uwierzcie mi. Ostatnio jak ja sobie zrobiłem pół szklanki GBS-a, to ja dokładnie tak samo latałem jak on i dosłownie jak małpa się zachowywałem, więc polecam GBS-a. Tylko ja bym zrobił dwie reklamy w jednym, no. Tą gildią ja bym zmienił ten baner w ogóle. Zmienimy ten baner na razie ładnego, nie wiem. Ja lubię czerwone. A hełm zmienimy na koronę. Tutaj co może być? Nie wiem, zapytajnik, bo ja nie wiem, o co chodzi do końca. Potężnie to wygląda. Dobra, no to wszystko w sumie, dobra, zastosuj. To jest nowe logo gildii. Napiszcie mi, czy wam się podoba, bo mi się mega podoba. O, mogę ulepszyć rzeczy. Skarbiec, ulepsz. Ulepszymy. Ty, bo to grzyby kosztuje. Niech na maksa idzie. Ty, bo ja marnuję grzyby. Boxer by nie był dumny. Umyj mi grzyby. Okej, dobra, zróbmy tak, że ja to wymaksuję. Kurde, czy ja będę musiał grzyby znów kupić? Do 50 można. To ja muszę o wiele więcej grzybów. Dobra, doładowałem super wszystko, a zarąbiście. Wiecie co? Ja w gildię z chęcią bym inwestował nawet wszystkie swoje pieniądze. Tylko jest taki malutki problem, że nie stać mi. Spróbuję troszeczkę więcej użyć. Dobra, musicie mi wytłumaczyć, bo ja wydałem 4000 grzyby na nic w sumie. Ja stąd idę lepiej. Lepiej to zostawię i użyję resztę grzybów na siebie. A co do gildii, to jeszcze wrócimy, bo tutaj widzę, że ja w ogóle wyprawę brodzik zrobiłem przypadkowo chyba. Zapraszam was do mojej gildii. No i idziemy do lochów, bo lochy są bardzo przydatne. Tutaj mamy opyk, też raczej nie pykniemy z tego, co mi wiadomo. Tego pewnie też. Dobra, do tornada coś mógł zrobić, tak? Możemy dobić 400 w tornadzie, spróbuję. Osobiście niech mi palce nawet odlecą, ale jeżeli dam radę dobić do 400 w tornadzie, zostawiacie lajka pod tym filmem, dobra? A i subskrypcję, bo fajnie by było. O, jest jeden, dobra, super. Musi poczekać trochę dłużej, dobra. Dawaj słońce, bole księżyc. Ej, w ogóle kupiłbym sobie teleskop. Tak sobie ostatnio myślałem, kupiłbym sobie teleskop. Zna ktoś się tutaj na teleskopach, bo ja bym sobie popatrzył na słońce i tak dalej.
W sensie do słońca chyba nie mogę patrzeć, ale zawsze moim marzeniem jako dziecko było ten, mieć teleskop. I w sumie nigdy mi nikt nie kupił, a teraz jestem, jakby mogę sobie sam kupić, więc sobie myślałem o tym, żeby kupić. Ale nie wiem, czy się w ogóle opłaca, co ja zobaczę takim teleskopem. Ale mniejsza, dobra, po co ja, o czym ja gadam? Ale mi jest gorąco, no, o, jest 400, pięknie. Wiecie co, specjalnie dla was jeszcze pobiję ten 400, żeby był 401, bo to powinno być łatwiutkie. Jest, mówiłem, a to jeszcze jedno, co mi szkodzi, i jeszcze, no, nie, bez przesady, jakbyśmy mogli dostać lajka, to mega dostali, bo lajki są fajne. Karczmy mogę sobie zobaczyć poza odcinkiem, więc wyrąbane w karczmy na razie. Ja bym poszedł do staj, do tutaj, o, do tutaj bym poszedł i bym nakarmił wszystkie po kolei. Ten już prawie ma maksa, ten jeszcze, no, nie ma maksa, ale jest blisko. Zobaczymy, jakim pójdzie w ogóle w biciu się, bo dawno ich nie biłem, z tego co pamiętam. Tu powinien pyknąć, mi się wydaje. W ogóle zróbmy tak pierw. Oj, nieładnie, ładnie. No i nieładnie, dobra. Środowisko, łatwo. Tu już będzie ciężej z tego co widzę, więc nawet nie ma co świrować. Dawaj! 100 tysięcy, naprawdę ty! Nie, no jak było 100 tysięcy, to ja sobie nie dam. Ja jestem taki, że ja jestem tak uwzięty, że dopóki ja nie wygram, to tym bardziej, że widzę, że mogę wygrać, to ja nie odpuszczę. Nie ma szans. Normalnie palce mi odpadną. Będę musiał iść do szpitala, mam niedaleko w sumie, w tym nowym miejscu, gdzie mieszkam. Więc pójdę po prostu na nogach do szpitala. Dobrze, że na rękach nie chodzę, to bym nie mógł chodzić po tym, co ja teraz robię. O, no i pięknie. Ja mówiłem, ja zawsze daję radę. Teraz rakietę, dawaj, rokietek. Nie dam rady rokietek. Będę musiał chyba tego gościa karmić, ale mniejsza. Pyk, to było łatwe, tutaj też damy radę, dawaj. Jakie dawno tego nie robiłem, że tak łatwo pada. Dobra, nie, tutaj już się poddaję chyba. O, aż mi się gorąco zrobiło, dobra. Nie mam co przebierać, bo dopiero co się przebierałem. Ja was zapraszam, moi widzowie, kochani, do mojej gildii. Słuchajcie, jeżeli macie gildię na so38.pl, to i tak wbijajcie do mnie i stwórzmy z tego najlepszą gildię na tym serwerze. Wydaje mi się, że nie damy radę, ale będzie top 10 przynajmniej, tak? To jest moje marzenie, żeby być top 10. Damy radę, wierzę w nas, więc wbijajcie do mojej gildii, zostawcie lajka, subskrypcję, abyście mogli i na razie, widzowie.